Hello wszystkim. Hello, hello, hello. To me. Co, Bodzie, porabiesz? Zwijasz sprzęt. Nie mam co robić, no nie było ciebie, bo miało być nagrane, ale... Teraz nie było ciebie, tutaj założyłem. Nie było ciebie tyle lat. Nasiczenie Mariusza. Wyłącznik prądowy, nie? Tak zwany masowy, ale... Ja w 60 na plusie zakładam, nie? O, tam jest w środku, ale on będzie jeszcze złożony, bo tam nie ma reszty, nie? Tu dorobiłem krótszy, ten zostawiłem cały jak był. Tylko zjełem klementynę, nie? Czyli klemę. I zacisnąłem oczka i tyle. I ten zostaje tej długości, co był, nie? No. A tam mam dorobione ze swojego. I jeszcze mam... I kot. I mimonek. O. Jak zwykle koło nas. Już tylko się schyliłam, już jest. Było jedno udogodnienie. Masa szła od minusa. Przez cały tylny most, aż na drugą stronę do... Gdzie jest taśma ręcznego, ta zaślepka z tym hakiem od taśmy ręcznego na cztery śruby, tam szła. Taki kawał masa. No, awesome. No także ten kabel dostanie, to jest zrobione z mojego, nie? Mariusz tutaj dostanie, tym dostanie po dupie. O. No, a weź jaka długość tego, a tego. No. No po co, to się do czego innego przyda. Tu powiesz, żeby przyjechał, gdzie z roboty, żeby widział, nie? No i teraz idę tam do środka, klementyny podłączyć, to założyć i będzie, nie? Potem będę wkładał szybę, przykręcał tam. Ale najpierw mówię, idę to, propek mam, podkładkę mam, faję mam, tytoń mam, zapałki mam, a przyjechał, a pługa nie mam, nie? No właśnie. To już mówiłem chyba kiedy. Tak. No to jest ten włącznik, ale to jest na 24 i jak jak najwięcej możliwości jest, żeby amperażów było, bo jak jest mało, to się rozleci od razu, nie? Tu tak nie, ale w 1700 to mieliśmy i teraz kupujemy, ile wlezie. To nie jest różnica w cenie żadna tam prawie, ale chodzi o to, żeby było, nie? Teraz to muszę tutaj przykręcić. Żebym tego propka tutaj nie zgubił. O. Tam jest Bodzio. W środku. O. To niech tak jest. Nie będziemy tego odchylać. To działa, tak? No to... To coś dobrze zrobiłeś chociaż raz. No, raz mi się udało, ale przez przypadek, nie? To jest tak, to jest tylko przez przypadek, Bodzio. Gimnastyka. Pana Bodzia. Zobaczcie, co on robił, gdzie pływał tam. A kot zagląda. Szukaj tam, mysz, mysz. Tam on jest, no, szukaj go tam. Siedzę tak sobie tutaj z nuką. Marcie, usiadła mi na kolanka. Kotek. No. A Bodzio tam coś robi. Muszę tutaj zobaczyć, czy działa. Bodzio tam się schował. Kurczę, ja tu dojdę. Stąd. Wątpliwości są. Ma wątpliwości, czy dojdzie. On tam coś robi. O. Widzicie go tam? On tam coś grzebie. A ja sobie tutaj, o. Odpoczywam w słoneczku. Tutaj drugi kotek chodzi. Ten z wojny. No i tak to jest u nas. Czy Bodzio gdzieś schował? Co robisz? Już tą szybę przykręcasz, tak? Uważaj, nie uderz się w głowę. To już tutaj będzie z tyłu. Szyba będzie. Muszę tutaj tu załapać bez podkładki, nie?
Tylko nie połknij. Co pysk weźmie, dupa musi wypchnąć. Czy nie? Czy ja? Tak, tak. A co ty tam wiercisz? Ja nie wiercę, śrubę wkręcam samowiercącą. Aha, śrubę wkręcam. A tam śruby nie było? Dziury? Otworu nie było, a tu jest i idzie, to tak ma odstawać. Samowiercącym zrobię. Bo... Widzicie, Bodzia, co on tu robi? A tu dałem, o, żeby nie zaciekało, nie? To zaraz będzie tutaj wyczyszczone ładnie. No tak. Tak jak u ciebie. Ale nie ma zaciekać, nie? No. Oj, kurde. Będzie. Elegancko będzie. Elegancko. Kurde. Cała zabudowa, nie? Z tyłu. No, to jest no. Było, nie? No tak. Tylko, że tu poglądać otwór, a nie ten. O. No, Bodzio odkręca klapeczkę. Nowa przyjdzie, tak? Tak, nie mam co robić, to muszę robić to, co. A słuchaj, co jest. Jak nie masz co robić, ja mam dla ciebie pytanie od widza naszego. Odnośnie czego? Odnośnie zgrabiarki. Słuchaj, na tam pozdrawia nas i ten, my również go pozdrawiamy. I ma takie pytanie, że nie wie, jak ściągnąć łożysko z osi. Że ma piastem ściągnąłem z łożyskiem zewnętrznym i zostało wewnętrzne na osi. Z czego? Przetrząsacza z grabiarka? No, z grabiarka gwiazdowa. Aha, to ta przetrząsacza na pewno. Na pewno, raczej, nie? No. Co byś mu tutaj... Ja tu gdzieś mniałem całe to. O! Takie coś mam. Na takiej samej osi są koła jezdne. Tak, to są wszędzie te same łożyska. To jest ramię od gwiazdy, nie? Uh-huh. Jak się ściąga, no to może poszło i poszło to łożysko, nie? A to zostało. No. Ja to nieraz jak nie idzie, nie wiem czy tam masz rdze czy coś, nie? To wystarczy wymadło wkręcić i podważać. One nie są mocno spasowane. A, aha, a jakby była rdza, no to tu papierem, nie? Ale to jest tylko minimalnie weszłe. To tam trochę trzyma, tyle co tu mam paznokieć, nie? I papierem i na noc pryćni odrdzewiaczem, a na rano normalnie podważać, nie? Wyjdzie, bo tu jest ciężko ściągacz wywalić, nie? Albo potłuc, to wimadle skręcisz, to się rozleci zewnętrzna bieżnia, nie? A tą wewnętrzną, co zostanie już bez kulek, bo kulki też wylecą, spawarko objechać. Jako stygnie, samo spadnie. Nie? Może... Nie, no na pewno. No, nieraz tak robiliśmy. Chciałam mówić, może będziesz jakoś tutaj pomocny. No, bo to się ściągnie. Widzowi. Nie, bo tu jest seger. To jest nowe zupełnie, nie? Ale tu była piasta potrzebna do koła akurat jezdnego, nie? To są dwa jednakowe łożyska. Nie będę tu katalogował, bo nie pamiętam jaki numer, nie? I tu to zajdzie samo, nie? Uh-huh. Tylko potem, żeby była tam ta zaślepka, tak jak jest tu. A na przykład na kołach jezdnych jest taka miska ostro odgięta, nie? I ten.
Mówię, to nieraz wystarczy śrubokrętami i zejdzie, nie? Jak jeszcze jest tu ta bieżnia druga, ale tam pisze, ma napisane, że zostało łożysko tak, całe. Tak. Ale jak będzie problem, to po prostu tylko żebyś tu nie na gringolu tych nie przejechał elektrodą na ośkę, nie? Ale w środku, tam gdzie kulki idą, to można śmiało objechać i to puści samo, nie? To może nawet wisić, to nie musi być wyciągnięte, nie? Potem tylko ściągniesz, jak to samo ostygnie, nie? Musi wszystko ostygnąć, bo jak obspawasz, to też nagrzeje, nie? I tu się powiększy średnica, a tam ten, a tak to samo wypieści się, nie? Samo zleci. No i będzie, nie? Bodzio. Jeszcze jedną nakrętkę ja zawsze daję, nie? Tak? Musisz, aha, skontrować trochę. Tak. Będzie. Już woda nie będzie leciała, nie? No. Tu była, ja zawsze tak, no, jak kierunek jazdy jest taki, to klapka ma się tak otwiera. Niektórzy odwrotnie otwierają, że jak on odpala, to wszystko ma na kabinie. U siebie. Tu było akurat też tak, nie? Odwrotnie. Ale ja już dużo tak widziałem, że tak jest. Jeszcze tu dokręcę, potem ten nadmiar tu utnę, ale to sobie przechylę. Już tego nie będziemy nagrywać. Przechylę, żeby tu nie na ten, muszę przykryć i przechylić. No, nie naleciało tutaj w środek. I przykryć ją z powrotem, nie? W głowicę, no. O. Teraz to i jeszcze jedna. Głowicę nakryj czapką. Nie? Copką? No to głowicę swoją. No. I teraz jeszcze jest taka uwaga do tych tutaj wynalazków, nie? O. Prostujesz teraz? Nie, żeby się nie odkręciła. A, żeby się... Zaklepałeś. Zaklepałeś. Dobra, teraz tu będę obcinał. A to tam masz przykryte czapą. Czapą, tak. I no tu będzie lecieć, ale na wszelki wypadek. Później to też przykryję, nie? Jest czysta głowica i to się trzymajcie zdrowo i młodo. Na razie, bye bye. Do następnego vloga z nami. Do następnego, tak. Pa, pa.